Trwa remont ulicy Ireny Grabowskiej w dzielnicy Biały Kamień. To jedna z wielu pobocznych uliczek wymagających naprawy. Prace drogowe w Wałbrzychu odbywają się nie tylko na wielką skalę, ale miasto sukcesywnie reperuje także mniejsze uliczki. Wprawdzie nie tak często, jak zapewne życzyliby sobie mieszkańcy, ale nie można powiedzieć, że w tym temacie nie dzieje się nic. Najnowszym przykładem jest ulica Ireny Grabowskiej w dzielnicy Biały Kamień. Pragnę tu mieszkańców dzielnicy Białego Kamienia uspokoić. Te remonty idą, bo z dziku mówię, sukcesywnie każdego dnia wyjeżdża w teren i patrzę te miejsca, które są najbardziej narażone na takie niebezpieczeństwa, są po prostu robione. Remont ulicy Grabowskiej został podzielony na kilka etapów. Obecnie trwa druga część prac polegająca na wymianie nawierzchni i infrastruktury podziemnej na odcinku 50 metrów. Pozostała część ulicy zostanie wyremontowana w dwóch kolejnych etapach w przyszłym roku. Dużo jeszcze jest do zrobienia. Z deklaracji pana prezydenta wynika, że jak skończy się obwodnica, to weźmiemy się za te boczne uliczki, bo wiem, że w Sobięcinie ludzie też po prostu czekają na te boczne uliczki, żeby one zostały zrobione. Pragnę nadmienić, że tam po prostu w latach 40. były robione, a pan prezydent dopiero jest drugą kadencję, nie jest w stanie zrobić wszystkiego, ale to się robi. Mówię także, Zarząd Dróg Komunikacji Miasta trzyma rękę na pulsie. Jak widać, Wałbrzych jest w budowie, troszeczkę cierpliwości. Myślę i wierzę, że ta jakość, mówię, tego życia mieszkańca naszego, a zwłaszcza tu na Białym Kamieniu i nie tylko w innych dzielnicach, poprawi się troszeczkę cierpliwości. Jak twierdzi radny, prace interwencyjne również są przeprowadzane i przykładem jest naprawienie zapadniętego chodnika przy siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Wałbrzychu, do którego doszło podczas niedawnej ulewy.